W sobotę, 15 września, w Piasecznie odbył się Festiwal Pięknej Książki. Trzecia edycja imprezy oferowała wiele atrakcji zarówno dla małych, jak i dużych miłośników literatury. Na rynku miejskim na zainteresowanych czekały m.in. animacje, koncerty, spotkania z pisarzami, kiermasz pięknych książek, a także warsztaty plastyczne czy prezentacja piaseczyńskich audiobooków. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Witamy na rynku w Piasecznie. Bardzo się cieszę, że udało nam się zgromadzić tutaj Państwa, wydawców, literatów, grafików, ilustratorów i oczywiście odbiorców tej książki, czyli ludzi, którzy mają ją czytać. Wszystko to się zdarzyło dzięki współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno, ale też dzięki wsparciu Centrum Kultury Piaseczno i przede wszystkim też pana wiceburmistrza Daniela Putkiewicza i wszystkich osób, które ciężko pracowały, żebyśmy mogli tutaj razem dzisiaj Państwa witać. Bardzo się cieszę, że pomysł, żeby rynek piaseczyński stał się salonem książki, gdzie będzie wymiana doświadczeń i mam nadzieję, że wszystkie książki, które będą powstawać, będą coraz piękniejsze. Chciałabym bardzo z tej strony podziękować Państwu za to, że tak wspaniale działacie i że ludzie tacy jak my z organizacji pozarządowych mogą realizować swoje marzenia. Dziękuję Wam bardzo. Chciałam wszystkim podziękować w taki symboliczny sposób, ponieważ tak wokół sceny jest wystawa Zielone Piaseczno. Ja krążąc po Waszych biurach zauważyłam, że tej zieleni trochę tam brakuje, więc pomyślałam, że roślina, która jest bardzo zielona, a przypomina swoimi liśćmi książkę, jak będzie stała u Was w biurze, będzie zawsze o Festiwalu Pięknej Książki przypominała. Także dziękuję serdecznie za współpracę i mam nadzieję, że będziemy kontynuować tę współpracę dalej. Dziękuję ślicznie. Zacznę od Pani. Dziękuję. Tak. Dziękuję Pani. Ciebie też dziękuję pięknie i panie burmistrzu na końcu, żeby pan dbał o tą roślinkę, nie wymaga częstego podlewania, dzięki temu nie będzie przeszkadzać w pracy, ale będzie przypominać. Także bardzo Państwu dziękuję. Chciałabym jeszcze poprosić o głos dyrektora biblioteki. Witam ponownie i bardzo się mi miło, że jesteśmy tutaj znowu na rynku. Ja jeszcze dorzucę do tego, co pani prezes powiedziała, że w tą imprezę zaangażowali się nasi bibliotekarze. Tutaj szczególne brawa i gratulacje dla Ani Wysockiej za pilotowanie sprawy, za Sylwii, która też pilotowała sprawę, dla pani Joli Kraszki, Haliny Kraszki oficjalnie, ale i także Marioli Strzelczyń za przygotowanie i prowadzenie konkursów. Dla moich bibliotekarzy, pracowników biblioteki za przygotowanie animacji, za współpracę dla Powiatowej Biblioteki Publicznej, za przygotowanie swojego stanowiska. A Państwu cały czas życzę, żeby ten dzień był właśnie, że mamy już słońce, to żeby był jeszcze fajniejszy, jeszcze przyjemniejszy i miło spędzony dzisiaj z nami. Zastąpić romantycznymi wyznaniami, przygotować bohaterów, na taką
uroczystą chwilę, bo dzisiaj uroczysta promocja audiobooka Piaseczyńskie Legendy. W nagraniu, które przysporzyło nam wielu emocji, brało dużo ciekawych osób, o których opowie nam pani Sylwia. Przekazuje. Witam Państwa w Piasecznie na trzeciej edycji Festiwalu Pięknej Książki. Tego organizatorem jest Fundacja Arka imienia Józefa Wilkonia, Biblioteka Publiczna Miasta Gmin Piaseczno, przy współpracy Centrum Kultury i Biura Promocji Miasta Gmin Piaseczno. To jest trzecia edycja, której celem jest promocja, pokazywanie, jak ważne jest wydawanie książek dobrze zrobionych, ładnie ilustrowanych, że książki mogą być niebanalnie, mogą stanowić niezwykłe, ciekawe możliwość spędzenia czasu, rekreacji, ale także nauki, zabawy i całej masy innych elementów. Trzeci raz spotykam się na Rynku Piasecznie i dzisiaj, poza animacjami przygotowanymi przez bibliotekarzy, zarówno z naszej biblioteki, jak i biblioteki powiatowej, uczestniczy tutaj w spotkaniu 17 wydawnictw, którzy nie tylko są z Warszawy czy z okolic, ale także z całej Polski. Prezentują to, czym się mogą pochwalić w jak najlepszym wydaniu. Jest także możliwość spotkania się z panem Józefem Wilkoniem, poznania jego twórczości, spacerowanie się jego szlakiem piaseczyńskim, poznać jego rzeźby, a także cała masa innych ciekawych wydarzeń, łącznie z koncertem Janka Traczyka, który dzisiaj jest takim naszą wisienką na torcie całego tego święta naszego piaseczyńskiego. Mam nadzieję, że ten czas, który dzisiaj Państwo z nami spędzacie i jeszcze nie raz spędzicie wspólnie z nami, będzie czymś niesamowitym. A w imieniu Biblioteki Publicznej Miasta Gminy Piaseczno zapraszam po prostu do nas. To w tym momencie posłuchają Państwo głosu pana burmistrza Zdzisława Lisa. Legenda. Piaseczno 2017. Copyright by Biblioteka Publiczna Miasta Gminy Piaseczno 2017. Redakcja wstępu i korekta Anna Kowalska. Projekt graficzny i skład Łukasz Żywkowski. Wydawca Urząd Miasta i Gminy.